się zrobić wyobraźnię, a przede wszystkim sukces wynikający z pracy wykonywanej z wielką pasją. Mam zaszczyt powitać wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. Witam przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, rządu i poszczególnych resortów, a także władz samorządowych. Za gościnę serdecznie dziękując dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, panu profesorowi Przemysławowi Rozowskiemu. Witam członków konkursowego jury na czele z przewodniczącym, panem profesorem Piotrem Kordubą. Witam dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pana profesora Piotra Majewskiego. Witam wszystkich muzealników, przedstawicieli instytucji kultury oraz szkolnictwa wyższego. Witam laureatów wyróżnionych z poprzednich lat, a także tych, którzy dziś odbiorą laurę. Witam przedstawicieli mediów.